Biorę Fortress, niech będzie Fortress. Zobaczymy, ten dung na plusie, jak mu wyjdzie, czy ja tego dunga powinienem brać? Fortress, dung. No nie wiem, czy grać tą harpię, czy grać tego. Dobra, Fortressa zagramy, co? Ward, Brunkilda, OP, no wiwerny są, sporo wiwern, ale dalej krowy. Dobra, dawaj Brunkilda zagramy, dobra, good luck, have fun. Bo tak to mogę zrobić GG w pierwszej turze, po przejęciu duela robocianego. Dobra, ciach. Także tak jak żeśmy się umawiali, tak? Tak. Dobra, miałbym ziemię za darmo, ale mam ważki. Ziemia za darmo, mam ważki, nie widać noledża, noledż tam gdzieś, dobra, jedynki, lipa. Roboty w końcu były, czy nie? Wczoraj nie. Czy dzisiaj będą? Nie wiem. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Ty, lizardów jest mniej w fortresie tak samo przecież teraz. No musiałbym teraz pójść tu, 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 zebrać to, potem lecieć w tą stronę, może coś z tego będzie. No, siema Lukesho, simki się gaszą jak loada robisz. Jak robię loada. Okej. Dobra, ciach. Ciach. Ciach, nie ma puszek z krową. Nie ma puszek z krową w sumie, ty, też prawda. Dobra. Co? No nie ma, skoro te piątki wyłączyli. Skoro te piątek wyłączyli, to krowy nie ma, więc w sumie też tam lepiej tą Brunkildę chyba teraz grać w sumie. No dobra, zobaczymy, no. Relików też nie ma już teraz na białym. Ja nie wiem, jak ten sobie... W sumie nie wiem, czy aż Dung sobie będzie tak radził mocno. Chyba nie. No ale się przekonamy. Wezmę już tego kamienia, bo muszę jeszcze zebrać tą chałupę. Tutaj te scrolle muszę zebrać. 1-1-4, późno. Tym bardziej, że bez dedeka wychodzę, bo mana jest troszkę zakręcona. No ale... O no! O no! That roadman. That roadman. Dobra, czy ja biorę tą puszkę startową? Chyba wezmę, nie? A poczekaj, mam dedeka. Czyli mogę zebrać puszkę startową, walnąć tu dedek i regnąć tu manę, bo mam powietrze przecież. Nie, czasami piszę. Tylko też. Dobra, 9 gnolarzy. Dostaję to. Dostaję to. No jeżeli bym mógł regnąć tu manę, to by było bosko. Ale nie regnę tu manę. Ale mam korbacz, mam coś. Bym powiedział, że okej, jest jak zacząć gierkę. To mi się podoba, nie? Czyli tak, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. No i lecimy chyba, nie? Szkoda, że no nie udało się z tą puszką jeszcze odciążyć, ale chuj. Dobra, ciach. Ledwo zaczynam, a ten chłop już do mnie, żebym się pierdolił, no. Na pewno nie w porządku zachowanie, nie. Dobra. Tutaj mała strata. Dobra, no wejdziemy tam, regniemy manę. Będzie w pożądalu loga. I'll take loga, oil pump. Push do tempo, będzie. Dobra, 1-1-6, zbieram to. Jedne wiwerny sobie postawimy. Kupimy książkę, jeden przyrost. No powiedzmy, że okej, szału nie ma, nie? Nie wiem, jakoś tak ten dung? No nie wiem, co pod smoki będzie grany, czy co? Gra dungiem. My idziemy teraz po to, idziemy po to i będziemy lecieć po chałupę. Powinno być okej, chyba, no. Dobra, czy wyłapiemy to? Chyba na wiwkę mogę stankować pierwszego hita. Gnolem dojebać, DD tu ubierzemy, lecimy do przodu, nie? Dobra, ciach. Dobra, tu zrobione wszystko. Red Dragon, ważki obrany. Tutaj nic trzeba, nic zabierać. Korba zostałem, trochę lipa. Panie kolego, zagraj pan robociki dzisiaj. No jak będą spełnione warunki, tak będzie. Tak, tak. Ty, ja jeszcze tu wejdę na zamek, ty, ja jeszcze w teorii bym tu wszedł na zamek, ale i tak nie dam rady zrobić. Nie dam rady zrobić takiego buildu, jakbym chciał raczej. Gnolarze mogą przyjąć strzała na pysk. Dobra. Czyli co, tu musiałbym zrobić wivernę, jeżeli bym chciał zrobić tutaj jeszcze manarek. Czy ja muszę tu robić manarek? Może i nie, po prostu możemy się też odciążyć i zrobić coś na wolno, nie? No, odciążyć się, w nexie coś machnąć. Kasy nie miałem, żeby zrobić kolejny wivern. Więc pal to licho, ale prawdopodobnie pójdę tu zrobić rzeczy, no. Mogę zrobić nawet tawerny, zobaczyć jego staty. 4-4-1-7, many trochę ma, okej.
Wadwell Wyverny są już przyjemne. Co prawda w single bolidzie, ale są. Rozwój przyjemny. Op, więcej zamków, dalej. Ta, poleciał kupić magię. Czemu nie Alkinem? No bo chciałem zagrać na to Brunkildum. Bardziej, że jeszcze byłem na minusie. Jestem na minusie w tym matchupie, więc wolałem Brunkildę. No muszę regnąć manę, więc jeżeli pójdę tu, zbiorę to, raczej zbiorę z tym, potem pójdziemy sobie tutaj. A raczej będziemy szli potem do góry. Mam nadzieję, że duży treżurak, to może nawet dwa dedeki by mi dobiło i na dwa dedeki przyjmujemy górę. Będzie okej. Okay. Chciałem ci powiedzieć, że zauważyłem, że masz za kolo, chociaż nie jestem pewny, czy to przeszkadza. Chciałbym, żebyś wiedział. Dzięki. Ale nie mam. Dzięki, ale takich rzeczy nie posiadam jak za kolicha. Dobra, ciach, dwójka olka będzie w tą stronę. Mały treżurak, Jesus. To trochę lipa. Dobra, hop. Z tyłu do przodu. Wyboty się skończyły. Tak. Się skończyły. Nie zapłaciłem, dlatego. Dobra, ciach. O, tam jest kolejna wiwerna, ale to tak nie mam kiedy jej zrobić. Dobra, czyli tak, bierzemy to, tutaj tawerny nie ma, tutaj nie ma nic. Trzeba tego timera trochę zachować w sumie, no. Dobra, czyli co, na razie bym zrobił łap lizardów. Byśmy mogli jednak coś tutaj postrzelać, jak będzie jakaś cięższa walka. Dobra, w porzo. Animator, tak, bardzo potrzebny spell dla mnie. Oj, kolejny duel! Siema Klejmłotek, siema, witam. No i daj tu większy, nie dał większego. Wah. Szkoda. Turn around. Dobra. Dalej ta pedynchota? Nie, no jeszcze nie. Ale spokojnie będziemy. Spokojnie będziemy. Tylko trzeba być cierpliwym. Cierpliwość widzę. Ja mogę podnieść to? Bo to czekaj, wchodzę tutaj. Tak, mogę jeszcze to podnieść, nie? Okej. Okay. No i tutaj są jakieś puszki, jakieś pierdoły, bla bla bla. Powinno być okej, okay. Zamki przejęte. Możemy zrobić tawernę, żebyśmy jakieś eko tam zrobili ewentualnie jeszcze. Jeżeli bym zrobił te krasnale i dostałbym dwa dedeki, to mógłbym zrobić dd tu. No i tam portala potem, nie? Może tak byśmy zrobili. Biorę to, dd tu. Tu jest jakaś pała, ale my mamy broń w sumie. Dobra, czyli tak, krowy. Jeszcze by trzeba było ogarniać potem. Dobra, powinno być okej chyba, nie? Panie Szymonie, jeszcze nic nie wiadomo. Spodoba ci się meta na Rashmida? Na Rashmida? Chyba nie. Ta meta co jest, teraz mi się całkiem podoba. Siemanko, o co chodzi z tymi robotami? Czat chce, żebym zagrał roboty w faktory, pomimo, że są turbo useless. No, i witam pani Paulo. Także tak to wygląda. Zablokowane kupienie mangi? Nie, masz dalej jednego konfluksa na biomie. Jak useless? No useless, totalnie. Dobra, ciach. Czy Double Size Factory OP z robotami? No nie. Dalej kupsztal, straszny. Straszny kupsko, widzu. Dobra, musimy zrobić to. Będziemy znowu regować manę. Dobra, ciach. Czemu stream tak późno? Przecież w tych samych godzinach co zawsze. To pan mówisz. Diplo mi w tym matchupie nie jest potrzebne, nie? Totalnie nie jest potrzebne. Można dokupić już wyvern kolejnych. No ja bym chciał mocno tego expa pushnąć. Więc nie wiem, czy nie zrobiłbym tu flya, żeby zrobić tu DD, może jakieś duele czy coś, nie? Cyckarni mamy bardzo dużo i bardzo blisko. Nie ma Steve's, hello, witam. Nie chcę Diplo. Na Diplo mówimy stanowcze nie. Dobra, ale krowy można by było również tagować, co? I tagujemy je. Taguj te krówsko.
zebrać się. Taguj to krówsko, widzę. Wiecie co? Ja bym zrobił markety tam, gdzie mogę. Tutaj musiałbym zrobić market, widzę. No będziemy te cyce trzaskać również, no! Kiedy powrót na main konto, bo Biohaver już nie ma nic o wiele wspólnego. W sumie prawda! W sumie prawda, ale kiedy powrót, nie wiem. Zapowiada się, żeby było. Szybko. Turn around. Ty no, armię mamy, żeby puszczać dalej expa i żeby robić rzeczy. Bardzo mi się to podoba. Czysta expa, gorąska po wyjściu, napity jeszcze, okej, okej. Czyli co, robimy DD tu, robimy buta tu, robimy DD tu, potem jedziemy tutaj i będzie pięknie, nie? Za dwa dni tutaj trzeba będzie spędzić. Czekaj, but, nie, tutaj by było DD, but, but i DD na zamek. Dobra, spoko. Chyba, że tu but, tu DD i tu DD, może tak, zobaczymy. Zresztą jest kawałek, może DD, but, DD, tak zrobimy. No, kim gra? O, dungiem. 6838, nie wiem jak sobie będzie radził na tym dungu. Zobaczymy, my sobie całkiem radzimy na tym bym powiedział, fortresie i to całkiem przyjemnie. Dobra, kasa exp. Nową wersję grasz V7? Tak, nową wersję gramy V7. Dobra, ciach. Bardzo dobre straty. Oj, tam jeszcze jest Bel Wiverny, o Jesus. No, będę musiał zrobić jeszcze markety i jedne głupoty. Nie wiem, jak to będzie mi sianem wyglądać, szczerze. No, ale dobra, na razie kupię. No i na razie żeśmy kupili. Ringa miałbym na sprzedaż, więc teorii, jeżeli będzie duży treżurak, to bardziej mi się to opłaca zrobić, no. Stan grzywy tylniej jest dobry, jest wystarczający ten stan. Gdybym zrobił tak, to wydaje mi się, że mogę go strzelić. Mogłem. Dobra, ciach, ciach. Nie! Co nie? Dobra, jest duży treżur. Rata taka, że się nie będę z tym szarpał nawet. Dobra, czyli co? Tutaj mam też... Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy tu finalnie, no. Alkina wyjebali? Nie, Alkin dalej jest. Ale tutaj gram na minusie i nie wydaje mi się, żeby Alkin był dobry na minusie. Dobra, czyli market tu. Market tu. Jestem strażnikiem więziennym w USA. Skazany poprosił, aby zamiast ostatniego posiłku mógł obejrzeć twój stream, jak grasz robotami. Spełnisz jego ostatnią wolę. Roboty by chciał zobaczyć, tak? Zobaczymy, co się da zrobić z tym. Zaczyna się. I can't. Nie no, na minusie nie wydaje mi się, żeby... Wow, 8, 17, 60? A co on tam dostał? Zamków? Zamków ma więcej. Pytanie, czy to jest jakiś szalony all-in? Zero litości dla skazanych? Nie no, jakąś tam litość można okazać. Czemu by nie? Dziękuję, Andejcika. Poczekaj, jeżeli zrobię teraz tą nagę. Jeżeli zrobimy teraz tą knagę, to... O... Trzeba pomyśleć, co my chcemy dokładnie tu rozegrać, cholera. Dalej daj mu za 10% żyje, bo cię nie słychać. Okej. Poczekaj, jeżeli bym zrobił jeszcze to, wydaje mi się, że dam radę. Zaraz przyciszymy. A u mnie jest sam raz na słuchawkach, więc tak ciężko mi ocenić często gęsto. Ale zaraz będzie poprawka. Ty, to jeżeli on wyszedł... Znowu mam źle rozstawioną jednostkę. Dobra, cyk, elo, witam. A może już głuchy się robię? Może to napierdala na uszy, a... Po prostu nie czuję? Może. Dobra, cyk. Dobra, i trzeba zrobić te cyce tu. No mi się całkiem kręci, szczerze. Wow, maxi cycki. O matko bosko. Maxi cycki.
Wiwerny mi straciło, jak? Jak ty tam wiwerny straciłeś niby? Co? Szona na full buffach tam była. What? No nic, zdarza się, najwidoczniej. Dobra, czyli tak, tu musiałbym postawić ważki. Tu musiałbym postawić cokolwiek. Na przykład to, a tutaj musiałbym postawić kolejne ważki. No miałem gnole, straty i tego, i ważki, ale zrobiłem jej finalnie tylko gdzieś tam wiwerna. Nie wiem, jak tam się stało, że tą wiwernę wykończyli. Szczerze, nie mam pojęcia. Dziwne. Dobra, dokupię te dwie wiwerny. No i co, pójdę po dolny zamek i zobaczymy, co z tego będzie. Powinno być okej, chyba. No pożałowałem tych strat, bo stwierdziłem, że można łatwiej, ładniejsze zrobić. Oj. Zły kroczek. Mam nadzieję, że ten krok nie będzie mi kosztował rotacji całej. Maybe. Kurde, małe cyce. Dobra, tym razem nie będę szalał. Małe cyce, that's the problem. Pytanie, czy odpuścić dwójkolkę na rzecz... Poczekaj, ile bym chciał? Jeżeli bym chciał stawiać krowy, musiałbym mieć od groma tego, czyli tu bym mógł postawić jedne krowy, bo bym chciał się zabezpieczyć w tej grze jako tako, nie? Dwa razy krowy i mogę postawić jeszcze krowy. Mogę jeszcze postawić krowy. Dobra, triple bolid krów, triple bolid wiwerny. Jesus. 4-3 w duelach. No to nie, to w sumie my byśmy chcieli zrobić topkę zaraz, żeby to wszystko wykupić i wyjść, nie? Ja, Deon, witam. No chyba tak by było najlepiej. Dobra, no i tu ściągnij tą kontrę, bo zaraz będzie lipa. Pięć ważek. No tutaj tą wiwernę tu musimy odpuścić. Ty, ile się tu puszek schowało, cholera, ile dueli? Strasznie dużo. No many nie regnę, ale many miałbym tu. No dobra, ty, a ile on ma zamków? On ma więcej zamków, cholipa. No tutaj bym miał jeszcze patrzy puszki, nie? Tam mam studnie. To może zróbmy tak. Walnijmy DD tu, zróbmy to. Wykupmy mięso i go w topę. Nie? Czy nie? Jakby to zrobić? Dobra, hop. No nie wiem, może po prostu kupmy towaru i jazda. No on jakichś tam wściekłych statów nie ma. Witam pięknego Nikodoma. Witam pana Armka. Dzień dobry. Dobra, ciach, daj jeszcze wiwernę. 21 wiwer, 9 krów. Nie, no te krów, tych krów trochę mi szkoda na topę, szczerze. Ale może nie będą dojeżdżane, czy będą? Staty no całkiem niezłe. Dobieram manę jeszcze. Teraz z której strony bym chciał atakować? No chciałbym atakować raczej od tej strony. Z tego zamku, nie? Bo wtedy robię tak, robię tak. Dostaję jeszcze jakiś pitos, na później diplo. No diplo nie chcemy, ewidentnie. W tej partii. I tu możemy dobrać sobie jeszcze defa. I teraz robimy topę. Topa jaka? Trójka. No to żeby mi się tylko noga nie powinęła. Raczej nie powinna, nie powinna. Jakieś straty na pewno będą. No szkoda tych krów dziewięciu, no ale to są z dueli, to jeszcze przeżyje, nie? Jako taką. Dobra, ciach. Ciach. Wspaniały moral, piękny wręcz. Dobra, będę miał siano, żeby wykupić jednostki. Dobra, no 9 krów polegnie na pewno. 9 krów polegnie na pewno. Ty zrób tak, ty zrób tak i ty zrób tak. Tu możemy dać blesa. Ty no, krówkę uratujemy? Uratujemy. Dobra, bomba. 8 krów straty. Ej, staty mogłyby być lepsze w sensie z tej topki na pewno. Tu wykupiłem prawie wszystko. I tu mam prawie wszystko. To co, jakiś up wiwerny i wychodzimy na te jednorogi chyba, co? No. Up wiwerny i wyjdziemy na te jednorogi. Poczekaj, czyli co, mógłbym tutaj zmontować market? Montuję market. No trzeba inwestować tą kasę. Trzeba inwestować tą kasę, bo nie będziemy grać diplo, więc trzeba jakoś nadać tempu na gierce. Tempu.
Dobra, znaczy te wiwerny powinny z tymi statami ogólnie wyjść. No jak na trójkę bym powiedział, no ta topa no nie porywa, nie? Dobra, defa dobrać potem. Townhall zrobić. Mocna inwestycja. Viewera nie mamy, wychodzimy w next. A duele, no bym powiedział, że tak, no krowy mamy zbudowane. Wiwki mamy zbudowane, tutaj jeden duel wiwerny, tutaj jeszcze krowy zostały. Potem jeżdżemy może jakieś hydry. Dobra, czekaj, co tutaj mamy? To. No ta wersja mi się podoba, Pytanie, czy ja wychodzę na te pity może? Na co mi lepiej wyjść? Chyba na pity niż na te unicorny, nie? Nie będę co chwilę robił one free, żeby wymusić jakąś parę, żeby chłop wiedział, że będę to grał i zrobi mi chujowy trade. Tu się jebni. Dobra, ciach. To możemy postawić na razie. Jego top? Oj, tak. Gigantyczny top. Takiego topa to jeszcze nie widzieli. Na tym świecie. Air Elemental, okej. To może pomóc. W sumie. W pierwszej zrobimy tego Air Elementala. Oho, ale buza. Dobra, cyk. Dawaj tego Elementala do przodu. Niech zbiera na łeb. Plony. Ty, ja mam ringa antyres. To przecież ta walka to jest easy club. No tak. A widzisz, człowiek zapomni czasami jakie itemy ma i zobacz, ta walka była co najmniej... Aj, wisdom był. Ty, mogłem brać wisdom. Fuck. Wisdom woda byłoby perfekt dla mnie. Ja cię kręcę, czemu ja to zrobiłem? No nic, unlucky I guess. Jeden tytanów. Dawaj burzaka. Dobra, ciach. Dobra, i burzak przejął. No web. Więc git. Ten moral już taki nie git. Ale sobie z tym tytanówem poradzimy. Bardzo mała strata, bardzo skromna strata. Dobra, tutaj bym zrobił, wiecie co? Tu bym sobie zrobił lookouta, czy nie? Bo to jest... Te towersidy są. I on będzie chciał te towery poprzejmować. Pytanie, ile tych towerów ma? Brandy on wyszedł, to jest pytanie za milion punktów, nie? Viewair? Nie ma Viewaira. Jesus. Ten Viewair, ten brak Viewaira mnie troszkę martwi. O. Ten brak Viewaira mnie trochę martwi, ale trzeba... Trzeba tak zrobić. Tak zrobimy również. A co jeżeli on poszedł w Saida? No nie wiem. Brzakiem wypije? Dużo dały w tej walce, no. Teraz zostawimy już te krowy. Krowy tam pomogły wyjść. Kurde, jak on to gra? Pytanie, czy on gra do mida? Co jest na midzie? Konflux, więc raczej mida nie gra. A nie wiem, będę miał ochotę pewnie. Tak się domyślam. Dobra, wiecie co? Zróbmy tu lookout na razie i tu nie ma nic. Kurde, żebym miał tego Viewaira paskudnego, to mógłbym dobrze ocenić sytuację w tej grze. Dobra, wezmę na razie jeszcze te byki. Widzę tu czajnik, więc ja sobie ten czajnik wezmę. Jest woda, pięknie. Jest czajnik, jest topa. Czajnik, jest topa, dawaj mi to. Ty zrób tak. Dobra, i full buffy. Dobra, ciach. Czajniczek za free. I will take it, why not? No nie, to chyba próbuję wejść tutaj na ten tower chyba, co? Czy nie? No ta pataka kopium gąska. Dobra, zrobiłbym tak. No podniesiemy tą puszkę. Dobra, daj mi jeden tower po prostu. Jeżeli będę kontrolował jeden tower, niech on se gra co tam ma ochotę, nie? Dobra, hop.
Hop, magowie. Tańszy burzak w teorii, jakbyśmy się mieli tutaj prać na przykład, nie? Dlatego burzaka sobie na razie zostawimy. Tak, burzaka zostawiamy. Eco Full bardzo mi służy. Eco Full bardzo mi służy w tym przypadku również. Dobra, zrobimy sobie resorsiki. Zrobimy sobie resorsiki, trochę mała inwestycja taka. No i co? I bomba, nie? I bomba. Dobra. Hop. Ile tych drzew na bocznym? No są dwa w sumie, trzy. Ło, panie, jest, no. Więc ja bym chciał być w kontroli tego side'a finalnie. Jak przejmę tego side'a, to potem mogę... Jeżeli ten side się okaże, że będzie dla mnie, to już normalnie sobie będę chodził, tagował krowy, go przyrost. Przyrost na triplu, tego nie idzie przeżreć moim zdaniem. Chociaż będzie miał przyrost tripla tytana w teorii, w praktyce, nie? Ale zobaczymy, full wybufować się potem w walce. Wisdomkę bym chciał na last spot, nie chcę diplo. Wisdomkę. Krówka przedmucha tytka, no później powinna. Jeszcze jakbym miał allspele, dlatego chciałem tą wisdomkę, a ja ją kurde przeklikałem przypadkiem. Ale może coś z tego będzie. Tu bym poszedł z buta, żeby potem przejąć ten zamek. Albo tu może z buta, tu but, tu dd, but, dd. No, się wydaje, że on wychodził tędy. Się wydaje, że on wychodził tędy, więc raczej zajął tego side'a. Krowy trzeba na pewno, już hydry to pół biedy, ale krowy trzeba na pewno potagować. I wiwernę ostatnio. Wiwerna ostatnio ma bardzo chujowy spot, ale no trzeba, nie? Nie da się rolować speli w gildii. Da się, ale trzeba mieć kasę surowca, ja tego nie mam. Dobra, tak, tak, tak. No raczej go tu nie ma. Wydaje mi się, że tu go nie powinno być. Wydaje mi się, że nie powinno go tu być. Oho. Trochę taki fałszywy skok z mojej strony. Dobra, nie ma go tutaj. Tutaj go nie ma. Mógłbym dobrać Neka, mógłbym dobrać Kazeta. Może tego Kazeta byśmy na razie dobrali. Może byśmy tego Kazeta na razie dobrali. Ja bym chciał coś zrobić. Tak, ile zamków? On ma więcej zamków dalej. On ma dalej więcej zamków. Tam są te topy, tu są te Kazety. Tu jest Shield 4. Czekaj, topa tam. Topa tam. Shield 4. No wydaje mi się, że jakiś przerozmontować i może nawet go dojeżdżać, tym idzie. Może. Zobaczymy, czy my w ogóle dostaniemy te. Zobaczymy, czy my w ogóle dostaniemy wisdomkę. Dobra. Mała strata. Diplo nie, diplo nie. Ja nie będę mógł przeżreć tej armii, tej kasy, co ja tutaj mam. Tutaj mana. W teorii, w praktyce powinna starczyć, ale na razie jeszcze sobie zbudujemy. Czyli ta gildia. Robimy tak. Będziemy handlować również. Dosyć odważnie. Dobra, raz i tak. Zrobimy cytadela 1, cytadela 2, cytadela 3. No i tu możemy blacksmith od biedy. I w next już będziemy handlować. 2, 1, 2. Czekaj, tutaj bym zrobił... Tak. O, i finito. Płaca ci wisdomka. Żeby mieć allspele. Żeby mieć tutaj, nie wiem, kulki, minus laki, minus morale. Do AA mi dużo nie brakuje. Czajnik mam, tu mam shielda, tu mam topę, tu mam neka 3. Tych drzew, jeżeli bym chciał dobrać Wivernolina, na pewno się jeszcze, że powiem, trochę wpadnie. No i ten Viewer. Czy mi wpadł tu Viewer? Jest, mamy Viewera, teraz sprawdzimy. Kastelek już ujebany całkiem bez mąkę puszek. Nie, właśnie mąkę puszki nie są jakieś ważne w kastlu. Nawet lepiej, bo masz większą szansę na puszkę ze Swordem w kastlu, więc... Kastel, można powiedzieć, że to są nawet buffa, a nie nerfa, tak jak uważasz. Nie no, Krówska zbudowany, to zbudowany, pięknie. Na te hydry... Na te hydry nie jestem jakoś tam turbo nastawiony. Dobra, ciach, ciach, ciach. I to bym oddał też ciach, i tu bym oddał... Ciach, to mogę oddać tu, tu. To bym też już oddał w sumie. I to mogę też oddać w sumie, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli za co budować. A, miałem market zrobić. Ja troszkę zakręciłem. Od biedy mogę postawić te bazyle, żeby gdzieś tam też ta krowa rosła w siłę, nie? On nie może mieć wody, ja mogę mieć wodę i mam tą wodę, więc pięknie. I sporo defa by tu było. Next 3 również, krowa przejęta.
Dobra, wypadałoby zrobić jedną topę, żebyśmy mogli szajs wyprzedawać. On mida nie posiada. On już od razu leci w przyrost tytanów, nie? Jeżeli chodzi o opa. On już leci w przyrost tytanów na pewno. Dobra, to my musimy zrobić jakieś topy na sprzedaże. Topy na sprzedaże i... I co? I rozbudować wszystko. Let it be, let it go. Jedna topa, potem duele. Duele, głównie krowy. Tu miałbym jedną krowę, czyli pewnie zrobimy turę poneka, zrobimy krowę defa. Potem tam portal tu, z buta tu, dd tu i jest pięknie. Czyli trzeba by skończyć turę prawdopodobnie tu. Czyli co, on ma triple tower. Chyba musi się trochę natrudzić, żeby te tytany zrobić finalnie, nie? Dobra, ciach. To jest ja fakt, że wydaje mi się, że z jednym przyrostem mógłbym do niego iść, czy nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba tak. Dobra, poszło. Tak, żebym jeszcze na topę wlazł, ale raczej wejdę. Dobra, jest ekspert wody w końcu. Dobra, shielda dostaliśmy. To shielda tak. Nie, to jest tak. I to jest. Tak i. Tak. Tak, tak, tak. Powiem tak, czuję, że gierkę powinniśmy wygrać, no. Tak właśnie czuję, że tutaj powinien być winek dla nas. Dobra, zaczniemy z tej strony. Czyli co, musiałbym postawić 3 razy hydry. Czy ja jestem w stanie postawić 3 razy hydry? Market, market, ciężko może być. No ale jakbym postawił, tytanów raczej nie planuję grać. To mógłbym oddać i to mógłbym oddać tu. I to mógłbym oddać tu. Księgę wody od bidy też mogę oddać, nie? No dużo dueli hydry nie mam, ale zawsze to jakiś przyrost armii, nie? Zawsze to jakiś przyrost armii by był. No ja musiałbym jeszcze na kastle zarobić. Bo kastelki trzeba pobudować. No statowo wyglądamy ok. Ej, chciałem się zapytać, jedyne czy obiecane roboty były już grane miłe. Co? Miłego dnia panu szanownym streamerowi. Życzę również miłego dziadka. No, pewnie będą. Pewnie będą. Kiedy dokładnie nie wiem, ale w najbliższym czasie, no. Jak się trade trafi. Jak się trade trafi, to lecimy. Czekaj, tu bym miał hydrę i tu bym miał jeszcze wivernę. Znaczy, jakbym teraz zaskubał dueli, to wtedy bym poszedł po mina. Dlaczego bym poszedł po mina? Topki, staty, nie? Czy jak się jest totalnym noobem w hotę, to na duelach powinien robić trudność mniejszą niż 160, czy jednak lepiej grać na 160? Nie, no, lepiej grać od początku na 160, uczyć się normalnie. Na błędach. Uczyć się na błędach, najlepiej. Także od razu z grubej rury wjeżdżaj tam. 13 tysięcy. Powinniśmy się wyrobić. Słyszałeś o tym, że ktoś zrobił motkę Gucio Choke, tylko że Choke po angielsku i ma z bandy poszły, bo przemocony był C-word? Nie, nie słyszałem o tym. Okej, księga wody. Ja nie wiem, czy będę miał księgę wody. Dobra, na razie tego minus morala byśmy tu wsadzili. Ale nie, nie słyszałem o tym widzu. Dobra, w sumie księgę wody muszę sprzedać, bo muszę się wyrobić z tymi rzeczami. Dobra, tak, castle 1, castle 2, castle 3. Jak myśli? Myśli, myśli. Ach. Dawaj go tu. Dawaj te krówska są mega importante.
cyk. Pioła, Giziu, witam. Ale rotacja, ja cię kręcę, 3 duele plus znek plus wszystko, that's easy. Czekaj, on siedzi na sajdzie, niech siedzi na tym sajdzie, się nie rusza, nie? Dobra, zrobimy tak, tak, tak. Dobra, w porządku. Bardzo w porządku, lookout. Ty, mamy triple builda, 4 wyverdy, 7 krów. Na kasle. No tam hydry jeszcze będę chciał dograć, ale z czasem. Tu będę miał soja, tu będę miał KPK. To co, z przyrostem jadę? Także nieprawda. Ile jest hydr? Bo mam 4, miało być chyba 6 hydr. Ile jest hydr? Bo widzę jeszcze 2. Dobra, daj mi te krowy. Dobra, daj mi trochę tego gnola w sumie. Dobra, i zobaczmy, co tutaj się dzieje. On biegnie do mida. Ja raczej też bym kawałek do mida przebiegł. Ała! Ała! Dobra, lecimy. Widzę, że taki sam tok myślenia mamy z chłopem. Pewnie jeden do jednego ten sam. No, sprzedałem tą książkę w końcu, no tak. Ale została sprzedana. Dobra. I wydaje, że Diplo w takiej sytuacji, jak my gramy tego, to jest totalnie useless. Dobra, szkoda, że nie dostałem wisdomki. Bardzo szkoda, że nie dostałem wisdomki. Ale trzeba przeżyć. Trzeba by zrobić jeszcze ekonomię fajną. Niech będzie od biedy to, bo nie mam czego postawić. Tu będzie to i tu będzie to. Dobra, porza. Tego gnola mogę wywalić? Niby tak, niby nie. Liderka ok, jeżeli zdecydowałbym się zagrać ogra, a raczej zdecyduję się zagrać ogra, no. Zobaczymy, jak on pójdzie, bo nie wiem, jeżeli on nie ma zrobionych tytanów, to raczej nie powinien się na mnie pchać. Źle mówię, w sensie, jeżeli będę kontrolował pierwszy mida, to mogę bez problemu pójść jeszcze po przyrost. Magię mam. Magię mam, parę itemów musiałem wywalić wcześniej, żeby mieć sprzedaży. A chyba odda mida, skoro gra tego przyrosta, co? Wydaje mi się, że ja chyba stanę na swoim, postawimy na swoim i będziemy chcieli kontrolować tego mida. A nie ma tytanów, więc... Tak, wydaje mi się, że można postawić na swoim tutaj. Dobra, zrobiłbym tak, zrobiłbym tak, zrobiłbym tak, tak. Tak. Poczekaj. Raz, dwa. Nie, daj mi to. Daj mi to i daj mi to. I tutaj zrobiłbym cytadelę. Dobra, i zrobimy tak. Dobra. No chyba mogę, wydaje mi się, że powinienem. Serio, hydry grasz? No i będę grał. Wydaje mi się, że on powinien odpuścić tego mida. Ale tak, hydry będziemy grać. Tylko ile było tych dueli hydry jeszcze raz? Bo tutaj mam hydry do podniesienia, tu miałbym hydry wiwerny, to w jednej rotacji zrobimy. Wydaje mi się, że on nie ma tytanu, więc dlatego ucieknie. Myślę, że ja ucieknę i że po prostu będzie miał kontrolę mida za darmo. Ale się myli chłopaczyna. O kurwa, 26, 26, czyli co, jednak się bijemy?
No jestem ciekaw, no nie po to chyba brał chyba te... Wow, zaatakował mnie! Okej, to teraz mnie zaskoczył, przyznam szczerze. Okej, nie spodziewałem się ataku, szczerze. I machnął i poleciał. No i spodziewałem się ataku. Przyznam szczerze, że nie obstawiałem, że zostanę zaatakowany. Myślałem, że finalnie gdzieś tam obsrał tą zbroję. Smoka nie ma. O kurwa, i teraz ta księga wody by się jako tako przydała, przyznam szczerze. O kurwa, nie obstawiałem ataku. Poważnie nie obstawiałem ataku. Żadnej z tych opcji. Ma Sleepkeepera. Kurwa, myślałem, że to jest taka gra. A chuj, nie zaatakuje, ale zaatakował. Dobra, trzeba dać prota. Trzeba tu dać skipa. Dzień dobry, siema. Okej, zaskoczył mnie, muszę przyznać. No, zostałem zaskoczony tym atakiem, 100%. Jestem Optimus Prime i wysyłam tę wiadomość do wszystkich ocalałych autobotów szukających schronienia wśród gwiazd. Jesteśmy tutaj. Ja się panie panie Glu. Dzięki Dredd za piątkę, Nonicika. Dzięki. Dobra, będzie mi chciał ściągnąć. Poczekaj, jakbyśmy to zagrali, bo w teorii jak ten będzie pizgał, to będzie ciężko. Wydaje mi się, że shield i się z nim pizgam. Nie wiem, tak mi się wydaje, czy nie. Plus 3 morale, plus 1 moral. Krowy zaraz tam wyjdą. Wydaje mi się, że shield i się z nim pizgam po prostu. Tam burzaki już. Mamy 31 defar morale, mamy offense. Ciągnięta kontra. Pytanie jak mocno bije, nie? No i pytanie jak mocno będzie bił. W sensie mamy sakry. Nie, jaki moral? Gdzie z tym moralem, paskudo? Dobra, będzie burzakował. Ten moral wygram grę, no za 11 gigantów mnie jebnęło bez kontry za darmo, no. Stul ten dziób. Głuptasie. No nie, to zajebiście, tam. Kurwa, nie spodziewałem się ataku, no. Żebym miał więcej siana, albo kurna lepsze, ajajaj. Nie spodziewałem się ataku, mój błąd, mogłem oddać tego mida w tej sytuacji. W tej sytuacji można było po prostu oddać mida i byłoby okej. Byłoby totalnie fajn, jakbym oddał.
No, ludzie grą roboty, pewnie też. Nie no, wystarczyło oddać mida. 100%. Ja obrażeń mu nie robię, on ma też armorera. Ja mu o, pierwszy moral, zajebiście, kiedy jestem i tak już trupem. Doesn't matter, I guess. No. Przeburzakował mnie, przeburzakował mnie. Ale myślałem, że on się cofnie, że nie będzie chciał się bić, że będzie się bał. A tu proszę, jednak zaskoczenie. Dobra, czyli nauczka na przyszłość, żeby nie gridować chyba w takich sytuacjach, mi się wydaje. Bo ja byłem przekonany, że on nie ma tytanu, więc sobie pójdzie, bla bla bla, nie? A się kurwa pomyliłem i to srogo się pomyliłem. No. Byłem pewny, może jakbym, nie, jakbym wykupił przyrosty, wszystkie, ale hajsu nie miałem. Jakby ta jedna topka była większa, to mógłbym wszystko wykupić. Bym miał dużo więcej wiwern, dużo więcej krów bym miał i można byłoby to wygrać wtedy, moim zdaniem. Można by. A ten moral na gigancie też miał znaczenie, oczywiście, że miał. A no niestety nie jestem, jakbym kurczę kulkę do chaina nawet nie mam, nie? No i GG. Tak, GG? Nie, chyba, że jakieś milion morali? Nie, no nawet jak będzie milion morali, tak, ja miałbym sobie z tym poradzić. Zwniukuje mi wtedy tą wariatkę. Blisko. Wixant is to tour. Nie, wykończy mnie magią przecież. GG. Nie, mogłem oddać mida. Już chuj z tym, muszę zobaczyć ile mi armii zostało i tak dalej. Powinienem oddać mida.